Aleksandra Mikołajczyk, witam i zapraszam na najnowsze informacje pogodowe. Całkiem optymistyczne, bo kilka kolejnych dni zapowiada się bardzo przyjemnie. Polska pozostanie w zasięgu pogodnego wyżu atlantyckiego. Jedynie na północnym wschodzie dał sobie znać mało aktywny front chłodny związany z niżem z nadpółnocnej Rosji. I tutaj mogą pojawić się opady deszczu. Na Podlasiu deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze dużo słońca i opadów brak. W dodatku będzie cieplej. Na termometrach zobaczymy od 4 do maksymalnie 7 stopni. A teraz już Dolny Śląsk. Noc niemal bezchmurna, więc ciepło szybko uleci do góry i temperatura spadnie w całym regionie poniżej zera. Od minus 5 stopni w Kłodzku do minus 3 w Legnicy i we Wrocławiu. I jutro od rana piękna, słoneczna pogoda. Padać nie będzie. W dodatku po południu zrobi się cieplej i termometry pokażą od 3 stopni w Kłodzku do 6 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się wahać. W południe wyniesie 1016 hektopaskali. Wiatr z kierunków północnych, słaby, nieumiarkowany, biometr i warunki na drogach dobre. I na dziś to już wszystkie informacje o pogodzie. Spokojnego wieczoru Państwu życzę i do zobaczenia.